Gość Studia Bałtyk. 9 minut po godzinie 8. Artur Wezgraj, radny Rady Miejskiej w Koszalinie, przewodniczący Stowarzyszenia Lepszy Koszalin, kanclerz Politechniki Koszalińskiej, już w naszym studiu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani. dzień dobry państwu. Wezgraj ścigany przez Komornika, Politechnika zadłużona, klęska finansowa. Takie plakaty jakiś czas temu pojawiły się w różnych punktach w Koszalinie. Do plakatów wrócimy. Ja bym chciała, żebyśmy zaczęli od tej. Klęski finansowej. Jaka jest Ale jak politechniki? Pani, jak chwili? już pani zacytowała, ten, ten plakat, to tam była jeszcze trzecia część, która dopełnia całości, która brzmiała mniej więcej tak, pomóżcie położyć łapę na kasie miejskiej, chyba, jeśli pamiętam, to żebyśmy wiedzieli, czemu służyła. Służyła ta, ta akcja. Ale wróćmy do konstytucji finansowej Politechniki. Rok 2012 zakończony wynikiem ujemnym w wysokości 2 792 000 zł. Prognoza na rok 2013 to koniec roku również z ujemnym wynikiem finansowym na poziomie 1 296 000 zł. To nie jest prognoza, to jest plan, który został uchwalony przez Senat, który zakładał deficyt na tym poziomie, o którym mówi pani redaktor, natomiast jak e, robiliśmy bilans, bo musimy co kwartał robić bilans po e, trzech kwartałach, to wynik Politechniki po tych trzech kwartałach jest milion 800 tysięcy e, dodatnich oczywiście, czyli na plusie zysku. Jest dodatni, ale ze sprawozdania rektora z działalności uczelni w roku akademickim 2012-2013 wynika, że ten dodatni bilans y, to wynik y, pewnej rozbieżności czasowej między realizacją przychodów, a wydatków, między innymi, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń pracowników, ten wzrost realizowany jest w drugim półroczu. Tak, ale ten, ten wynik, który pokazujemy po trzecim kwartale jest wynikiem, który uwzględnia już ten wzrost wynagrodzeń, bo, bo oczywiście musi tak być, bo tak jest to księgowane, ale również jest racja w tym, że zawsze jest rozbieżność pomiędzy przychodami, a wydatkami, stąd to to prognozowanie czy ten plan na koniec roku milion, ponad milion złotych deficytu. W pana opinii taki deficyt to jest klęska finansowa? Nie, to to jest w ogóle jakiś, jakiś żart i kpina, bo gdybyśmy musieli mówić o deficycie w ogóle jako o klęsce finansowej, deficycie na poziomie 2%, proszę zwrócić uwagę, 2%. Budżetu uczelni, to wtedy, co musielibyśmy mówić o deficycie miasta czy o zadłużeniu miasta, które sięga poziomu 60% budżetu, to w ogóle są nieporównywalne rzeczy. Deficyt nie jest niczym, niczym nadzwyczajnym, o ile są źródła jego pokrycia o ile jest stabilna, prowadzona gospodarka finansowa. Jak jest z tymi źródłami pokrycia? Bo niektórzy mówią o tym, że z płynnością uczelni. Yy... Czasami nie bywa najlepiej. Czasami nie bywa najlepiej, ale to jest wynik tego, co robiliśmy przez ostatnie lata. Zainwestowaliśmy blisko 170 milionów w aparaturę w nieruchomości. A większość tego była realizowana z projektów europejskich. Te projekty europejskie mają to do siebie, że płatności końcowe są dopiero po ostatecznym rozliczeniu, a Politechnika płaci za to wszystko, tak, żeby rozliczyć się z wykonawcami, a, a potem czeka na przykład rok na te pieniądze, które które są jej, które już wydała po to, żeby tą płynność spokojnie utrzymać. W tym sprawozdaniu, które już, o, o którym już wspomniałam, czytamy, że warunkiem utrzymania płynności bezpieczeństwa finansowego jest realizacja planu finansowego uchwalonego przez Senat wraz z zaleceniami dotyczącymi ograniczenia wydatków. O te ograniczenia chcę pana zapytać, dlatego że ograniczane są m.in. etaty w 2012 roku. To jest stan na 1 października. Ten stan zatrudnienia to było 942,8 etaty. Etatu, a w tej chwili to 899 etatów, mhm. czyli y, około 40 osób, przede wszystkim pracownicy administracyjni, są zwalniani. Nie, nie są zwalniani, to są bardzo, bardzo nieliczne przypadki, y, natomiast to jest też efekt projektów europejskich. Do projektów europejskich zatrudnialiśmy, zwiększaliśmy zatrudnienie od, od roku 2006 praktycznie, i to były zatrudnienia czasowe na okres realizacji projektów. No i niestety E, nie ma źródeł finansowania, nie przedłużamy tych umów. Niektórzy mówią, że Politechnika przeinwestowała, że te 170 milionów złotych, biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, spadające wpływy z dotacji, w związku z tym, że spada także liczba studentów, no, powinny były skłonić uczelnie do bardziej ostrożnej polityki inwestycyjnej. Politechnika, Politechnika zachowała się w sposób najbardziej racjonalny, jak jest możliwy, to znaczy podnosiła swój potencjał, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy poprzez inwestowanie, a inwestowanie zaplanowała zgodnie z tym, co przewidywała że będzie z demografią. I w ten sposób na przykład zrealizowaliśmy połowę tylko kampusu, który jest na kwiat, na, na przepraszam, nie na Kwiatkowskiego, na Śladeckich, przewidywany. E, następną część będziemy realizowali w okresie, kiedy znowu rozpocznie się wyż demograficzny. A proszę zwrócić uwagę, że dzięki temu rozwojowi Politechniki jesteśmy jedną z nielicznych uczelni, która nie notuje spadku liczby kandydatów takiego, jaka jest średnia w Polsce. To znaczy, my się trzymamy lepiej w tej kategorii niż większość uczelni w Polsce. Wobec tego, jak Pan postrzega te informacje dotyczące tej klęski finansowej? Czy to jest. Y troska o finanse publiczne, no bo uczelnia jest Nie, no bez, żart, bez żartów, pani redaktor, to jest po prostu zwykły bandytyzm, który jest obliczony na zupełnie inne cele. To jest próba e, skrzywdzenia, czy, czy zaszkodzenia e, mnie osobiście, czy formacji, spo, z, z, z stowarzyszeniu. A, które reprezentuje poprzez y, wskazanie na Politechnikę i skojarzenie na no, jakąś niby nieudolność kanclerza, czyli Wezgraja. Mówi Pan o pewnej y, gangsterce politycznej, zresztą takie informacje także pojawiły się na y, stronie internetowej Stowarzyszenia no, ale wczoraj y, w tym studiu y, minister Stanisław Gawłowski y, jakiś czas temu, może niektórzy jeszcze pamiętają Pana, partyjny kolega, potem Wasze drogi się y, rozeszły, y, y, zaliczył Pana do liderów stosowania takiej strategii ad personam. No to jest, to, jest, to, jest, to jest zadziwiające. Otóż facet siedzi w studiu radiowym przez pięć minut personalnie atakuje mnie i pana Adama Staszowskiego, I, i ten atak polega na tym, że oskarża nas o ataki personalne. No to jest kuriozalna historia, stopień hipokryzji, który był prezentowany w czasie tego wystąpienia, bo słucham Radio Koszalin i wysłuchałem tej audycji również, jest, jest niebywały. To, to aż się w głowie nie mieści, że można w ten sposób się zachowywać. Proszę zwrócić uwagę, że w czasie całej tej audycji. Ani razu pan Stanisław Gawłowski nie, nie odniósł się do samego faktu takiej akcji, nie potępił jej, nie uznał jej za niewłaściwą. On po prostu to zaakceptował w świecie. No, jednak podkreślał, że Platforma Obywatelska za, taką, za tą akcją nie stoi. Wręcz odwrotnie można by powiedzieć, na miarę Machiavellego pan minister Gawłowski stwierdził, że zastanawia się, czy to pan nie stoi za tą akcją, Jasne, żeby ja myślę, że... wzbudzić zainteresowanie stowarzyszeniem i być może taki efekt współczucia. Tak, tak. To ja myślę, że pan Stanisław Gawłowski przyłączy się do mnie, wtedy razem wymyślimy taką akcję, że upundujemy nagrodę, bo oba, obu nam zależy na wykryciu sprawców. Ale tak już jeśli mówimy o sprawcach i o, o tym oburzeniu, świętym oburzeniu Gawowskiego, to powiem tak, że jak się szuka przestępców, jak policja szuka przestępców, to dwie rzeczy najpierw sprawdza. Mianowicie, kto mógłby mieć motyw, a druga rzecz to jest tak zwany modus operandi. Modus operandi, czyli sposób działania w przeszłości takiego przestępczego. Ja może powiem tak. W Szczecinie dwa lata temu e, była taka akcja, w której identyczne plakaty opływające opozycję e, pojawiły się na latarniach, tak samo skonstruowane, ale złapano sprawców. W kominiarkach ich złapano, nawet są zdjęcia dostępne, e, nie wiem, czy policyjne, czy... Kiedy czy zdjęto praca... kominiarki, to kogo tam pod tymi kominiarkami odkryto? Młoda frakcja Platformy Obywatelskiej. Albo Ech. druga akcja, jeśli mówimy o tym modus operandi, trzy lata temu w Koszalinie, kiedy to... Młodzi demokraci też, a właściwie jeden z ich przedstawicieli, pisze tekst absolutnie kłamliwy do teraz koszalin. Jest to w ramach kampanii wyborczej, na mój temat oczywiście. Po czym odbywają się dwie rozprawy sądowe w trybie wyborczym, w którym obie Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej przegrywa. No to co ja mam sądzić? No, no, pani redaktor, to po prostu wszystko jest, jest jednoznaczne. To w poprzednich wyborach samorządowych w roku 2010, przed nami kolejne, mowa o tym, że w bardzo brutalny sposób rozpoczyna się ta kampania wyborcza. Zdaniem Platformy Obywatelskiej to Pan i Sojusz Lewicy Demokratycznej w osobie. Kandydata lewicy, czyli pana Dama Staszewskiego, tę brudną yy, i brutalną kampanię. No jest taka, mamy sytuację taką, e, ktoś nas obrzuca błotem, a platforma mówi, pan Gawłowski mówi: patrzcie, jacy są ubłoceni. Jacy oni są brudni. Przecież to jest, to jest, jakaś, jakieś odwrócenie sytu, sytuacji zupełnie. Nic brudnego nie robimy. Robimy bardzo rzetelną akcję, akcję, prowadzimy bardzo rzetelne akcje informacyjne. Wypowiadamy się na temat tego, co w mieście uważamy za właściwe, a niewłaściwe. I to jest nasze prawo. I ktokolwiek będzie próbował nas zabronić, bardzo ostro wystąpimy. I będziemy protestowali. Będziemy używali też środków prawnych do tego, żeby swojego prawa bronić. Natomiast ta kampania nie jest prowadzona, ta brudna kampania nie jest prowadzona przez ani pana Adama Ostaszewskiego, ani Artura Wezgraja. Ona jest prowadzona przez jakieś siły zewnętrzne. Ja mam swoje podejrzenia, o których ciągle, ciągle mówię. Mam nadzieję, że policja znajdzie tych i prokuratura znajdzie tych złoczyńców, bo to jest po prostu... W zamach na Koszalinian. To nie jest zamach na wezgraja. To jest zamach na Koszalinian. To jest po prostu sposób komunikowania się z mieszkańcami, sposób polegający na kłamstwie. Jeżeli chodzi o sposób komunikowania się z mieszkańcami, to co pan tym mieszkańcom chce zaproponować? Dlatego, że także wczoraj w tym studiu padło, padło takie stwierdzenie, że pan proponuje minimalizm, ograniczenie rozwoju miasta, albo inaczej ograniczenie tego wszystkiego, co w mieście się dzieje, przez co miasto nie będzie się rozwijało. Manipulacja ze strony Gawłowskiego jest, jest, jest kolejną jego świetną sztuką, którą uprawia regularnie. Otóż ja nie proponuję minimalizmu, ja proponuję racjonalizm. I ciągle do tego, że jeśli podejmujemy jakieś decyzje, żebyśmy przewidywali skutki. Pani dzisiaj pytała mnie o to, czy Politechnika nie przeinwestowała. I odpowiadałem pani, że Politechnika ma przemyślany ten zakres inwestycji. Bardzo bym chciał, żeby miasto miało bardzo przemyślany zakres inwestycji i wiedziało jakie będą skutki za lat 5, 10 i 15 dla nas tutaj mieszkających. Bo zadaniem samorządu nie jest robienie blichtru i budowanie pomników, tylko jest budowanie takiego środowiska w mieście, które pozwoli nam na łatwe i dostatnie życie, I to jest nasz cel. I tak będziemy konstruowali nasz program, tak będziemy wskazywali na to, co chcemy zrobić w następnej kadencji, ale tak naprawdę w następnej kadencji i jak widzimy, Miasto Koszalin za lat 15. Ja mam do Pana takie pytanie. Powiedział Pan o tych pomnikach. Niektórzy uważają, że pomnikiem jest otwarty już budynek harmonii. Kolejnym pomnikiem, zdaniem niektórych ma być akwapark. Radni opozycji podczas kolejnych sesji mówią o tym, że zadłużenie miasta jest już w tej chwili ogromne, ponad 200 milionów złotych. Takie kwoty padają, więc... Jakby siłą rzeczy ta kolejna kadencja, jeżeli rzeczywiście te, ta sytuacja finansowa miasta jest tak zła, jak mówi opozycja, to będzie ograniczenie kosztów i to będą decyzje niepopularne Będą prawdopodobnie decyzje niepopularne, ale wcale tak nie musi być. Nie, budżet miasta nie jest jedynym sposobem na to, żeby realizować zadania miejskie. To są, jest na to bardzo dużo, dużo pomysłów, które będą dotyczyło mechanizmów wspierania mieszkańców, ograniczenia ich kosztów, bo to nie chodzi o ograniczenie kosztów miasta. Chodzi o ograniczenie kosztów, które ponoszą mieszkańcy, albo ich nie, nie zwiększanie. I to będzie cel zasadniczy, który będziemy realizowali. Natomiast jeśli chodzi o, o filharmonię, to świetna w ogóle inwestycja i tutaj żeby było jasne, bo sugestia wczoraj też padała taka, że opozycja jednym głosem mówi o tym, że to jest fatalne. I to jest świetna inwestycja. Co prawda miałem inny pogląd dotyczący tego, gdzie ona powinna być umieszczona, ale to już się stało, więc nie ma, nie ma co na ten temat rozmawiać więcej. Natomiast zupełnie fatalną inwestycją jest ten akwapark, który ludzie tego sobie nie uświadamiają, który będzie nas kosztował blisko 150 milionów złotych. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo jakoś wszyscy zapominają, że na ten akwapark wzięliśmy. Przez os wziął, ale tak naprawdę gwarantowany przez miasto, wzięliśmy kredyt, od którego odsetki będą wynosiły 49 milionów złotych, suma, która nigdzie się nie pojawia w podawaniu, po, przy podawaniu kosztów tego akwaparku. To moim zdaniem w sensie gospodarowania jest kryminał. Taki sposób myślenia o mieście i takie, o wprowadzanie takich obciążeń dla miasta Koszalina. Mało tego, jeszcze mamy sytuację, w której, aby odsunąć ten problem od siebie, budujemy mechanizmy e, prolongaty długów, a właściwie rolowania długów poprzez kolejne emisje. Obligacji, którymi spłacamy stare długi, tak, aby problem, odsunąć, problem spłaty odsunąć do 2018 roku, a w tym roku i w roku następnym udawać, że wskaźniki pozwalają nam na kolejne zadłużenia. Adam Ostaszewski mówi o psach gończych Platform i Pan mówi o tym, że niektóre decyzje to taki trochę kryminał. Za rok, bo w listopadzie 2014 roku wybory samorządowe. Spodziewa się pan merytorycznej dyskusji przez ten najbliższy rok? To już jest ostatnie pytanie, bo czas nie, nie spodziewam się merytorycznej merytorycznej dyskusji, dlatego, że jestem doświadczony w poprzednimi wyborami tam merytorycznej dyskusji nie było. Była nieustanna e, e, agresja personalna skierowana do mnie jako do kandydata. Artur Wezgraj, szef Stowarzyszenia Lepszych Koszalin, radny Rady Miejskiej w Koszalinie, kanclerz Politechniki Koszańskiej, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Do widzenia Państwu.